firma wywodzi się z firmy produkcyjnej i tak naprawdę zawsze zajmowała się zarówno produkcją, jak i rynkiem surowcowym. Oczywiście w różnych skalach, jeżeli chodzi o rynek wcześniejszy. Od 2010 roku firma postanowiła wejść mocniej w rynek surowcowy i to się okazało strzałem w dziesiątkę, co pokazują wyniki finansowe właśnie w tym segmencie. Firma BYU w 2015 roku osiągnęła wzrost sprzedaży w segmencie zarówno jubilerskim, jak i w segmencie rynku surowcowego. Jeżeli chodzi o kwestie wzrostu ze sprzedaży, to jest o ponad 40%. Jeżeli chodzi o zysk netto, również to jest kilkadziesiąt procent, które firmie udało się osiągnąć. Za poprzedni rok było to związane ze zwiększoną sprzedażą zarówno w segmencie detalicznym, jak i w segmencie surowcowym. Wpływ na czwarty kwartał miały na pewno, jeżeli chodzi o kwestie wyników, tak? Miał wpływ kampania reklamowa, którą żeśmy przeprowadzili i to odbiło się troszeczkę na wynikach finansowych, a drugim elementem, które było, to było otwarcie 9 placówek w czwartym kwartale zeszłego roku, które też powodowały troszeczkę gorszy wynik finansowy. Firma cały czas zamierza inwestować i rozwijać segment detaliczny. Oczywiście starając się, ażeby rynek surowcowy był tutaj traktowany też gorzej. Staramy się, jeżeli chodzi o kwestię rynku surowcowego, rozwijać również nową klientelę i to, żeby zwiększać naszą ofertę w stosunku do naszych klientów, którzy nam dostarczają surowca. Jeżeli chodzi o kwestię rynku detalicznego, staramy się otwierać i cały czas realizować strategię, którą żeśmy obrali już kilka lat wcześniej, czyli otwierać kolejne placówki. Jeżeli chodzi o e-commerce, w nieodległym czasie będzie uruchomiona nowa strona internetowa i sklep internetowy. Dodatkowo zwiększamy pozycjonowanie tego segmentu i przewidujemy tutaj dość agresywną walkę z konkurencją, ażeby jak najlepsze wyniki osiągnąć na tym segmencie. Także tutaj będzie kompleksowy rozwój tego segmentu.